może z nimi pojedziemy. Zagrywka Pyziaka prosto sprzed hotelu naszej drużyny, ale pozostałych drużyn, które grają w Katowicach. Dzisiejszy dzień jest o tyle dziwny, że nasi panowie w ciągu turnieju, w ciągu takiej imprezy mistrzowskiej mają totalnie wolny dzień. Jest to fenomen chyba na skalę światową, to dziwnie brzmi, ale chyba nigdy się nie zdarzyło tak, żeby na Mistrzostwach Świata było aż 4 dni wolnego. Czy to będzie dobre, czy to będzie złe, to się okaże. Zobaczymy, na kogo trafimy w następnej rundzie. Z tego, co widzę w tabeli, na chwilę obecną prawdopodobnie będą to Niemcy, chyba nawet na 100% będą to Niemcy. No i cóż, za mną Tunezja z Serbią, tak zwany ostatni papierosek, ostatnia kawka, może bez tego papieroska, i chłopaki jadą na mecz. Mecz bez historii będzie. Cóż, no, chcieliśmy też złapać jakichś chłopaków, ale mamy informację, że dzień wolny to dzień wolny. Mogli się rozjechać, mogli spędzić tą chwilę z rodzinami. Ciekawe będzie to, jak nasz sztab po takim dniu wolnym znowu ich zbierze, jakie treningi zaproponują. Widzieliśmy na wczorajszym meczu, że duch drużyny jest. Duch drużyny na pewno przez ostatnie dwa dni był umacniany, ponieważ nasz kapitan obchodził dwa dni temu urodziny. Dwa dni temu, tak. Dzisiaj obchodzi je Tomek Fornal. A przepraszam, nie, nasz kapitan obchodził chyba dzień temu. No dobrze, obchodzą chłopaki urodziny hurtowo. Przy okazji składam im oczywiście najserdeczniejsze życzenia. Wiemy, czego im życzymy. Również przy okazji złożę też Dawidowi Konarskiemu życzenia, który też dziś obchodzi swoje urodziny. I już niedługo zostanie tatą, także życie mu się troszkę wywróci do góry nogami. Ale wróćmy do naszych realiów. Niech chłopaki odpoczywają. Niedługo kolejne wywiady. Dziś dajemy im spokój. Niech spędzą ten czas z rodziną. A my zasuwamy do Spodka na mecz Tunezja-Serbia i na wieczorne widowisko Ukraina-Puerto Rico. Oby kibice dopisali lepiej niż na Słowenii. Dziękuję bardzo i sprzed hotelu pozdrawiam serdecznie.